Witam wszystkich Państwa, radnych, tudzież gości spoza niebędących członkami się naszej Rady Dzielnicy 10. I tym samym otwieram 47. sesję Rady Dzielnicy 10. Słyszowice, zwołaną na dziś, to jest 15 lipca 2014 roku, na godzinę 17, w siedzibie Rady Dzielnicy 10 przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy za sobą, ale stwierdzenie kworum jeszcze od strony formalnej nie. Optycznie widzę, że z całą pewnością, stwierdzam, że z całą pewnością kworum posiadamy i posyłam Państwu radnym list obecności z prośbą o podpisywanie się na niej. A Państwa, którzy nie są radnymi, uprzejmie informuję, iż istnieje druga lista obecności dla gości. Jeżeli ktoś z Państwa chce się na niej podpisać, to ma takie prawo, aczkolwiek nie ma absolutnie obowiązku. Proszę o posyłanie listy dalej i Szanowni Państwo, macie przed sobą, przechodzimy tym samym do punktu drugiego, to jest przedstawienie porządku obrad dzisiejszej sesji. Ja Państwa informuję, że w związku z bardzo nabrzmiałym projektem porządku obrad i bardzo ważnymi decyzjami, między innymi dotyczącymi budżetu na 2015 rok, ogłaszam w tej chwili 20-minutową przerwę i spotykamy się w niej. Szanowni Państwo, witam po przerwie, przerwa została zakończona. W międzyczasie dotarła do mnie z powrotem lista obecności. Stwierdzam, że w chwili obecnej na sali obrad przebywa 18 radnych, a więc oczywiście kworum tak jak wiem mamy. I przechodzimy tym samym do punktu drugiego. Wracamy do punktu drugiego, w którym rozstaliśmy się przed przerwą. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynął wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania decyzji prezydenta miasta Krakowa numer 1896/2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku. Rozumiem, że Państwo macie ten druk wszyscy dołączeni przed sobą, zatem możemy głosować ten wniosek. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Proszę o przeliczenie radnych obecnych na sali obrad. Gdy pani nie tam są, tak? 16. Ale wszyscy głosują, wszyscy obecni oddali głos. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty i tym samym dołączony do projektu porządku obrad. Szanowni Państwo, wobec tego innych wniosków nie ma. Głosujemy już projekt porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad wraz z tym wnioskiem, z tym projektem uchwały, który został dołączony do projektu, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że i ten wniosek został przyjęty. Przepraszam, że nie wniosek został przyjęty, tylko porządek obrad został oczywiście przyjęty. I przechodzimy do punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu z poprzedniej, to jest 46. sesji Rady Dzielnicy 10. Szanowni Państwo, zapytuję, czy ktoś jakieś uwagi zgłasza do protokołu z poprzedniej sesji. Nie, zatem zarządzam głosowanie. Nie, ty poszedłeś? Nie. A, to nie zarządzam, no to poszedłem za daleko. Protokół tym samym został przyjęty, to się akurat nie zmieniło w statucie, jak się okazuje. Dobrze, i przechodzimy tym samym do punktu czwartego, to jest projekty uchwał Rady. Jako pierwszy będziemy procedować druk nr 6/445/2014 w sprawie dania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego. Na referenta wskazano, rozumiem, że pan przewodniczący Murzyn, który jest nieobecny? Nieobecny jestem. Jest, a tam jest. Działo za bardzo. To przepraszam, już wyłączone. Już nie ma. Panie Przewodniczący, czy zechce Pan odczytać projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury? Tak, tylko tu do tej komisji tego brakuje mi poprawki. Poprawka rozumiem, wpłynęła. To mogę Panu Przewodniczącemu podać, jeśli zechce Pan odczytać. Jak można. Podaj Ci do tego przykładu. Czy mam całą tą uchwałę, czy czas z tą poprawką?
Najpierw projekt uchwały, a następnie poprawki, które wpłynęły, bo tam dwie poprawki do przewodniczącego wpłynęły. Nie, tak, dobrze. Pierwsza, czytam uchwałę, projekt uchwały. Przypomniałem, że ta uchwała już tu miała być procedowana i zrezygnowaliśmy z niej, żeby się dowiedzieć o stanowisko Wydziału Architektury, Urbanistyki. Uchwała nr 6 łamane przez 444 łamane przez 2014 dzielnicy 10 Soszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowę zjazdu z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie inwestycje pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz przebudową sieci wodociągowej na działce nr 791 obręb 67 jednostka ewidencyjna na Podgórzach oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 441 łamane przez 1 obręb jak wyżej przy ulicy Siarczanej z następującymi uwagami. Pierwsze, rozważyć możliwość zmiany usytuowania wjazdu do projektowanego garażu w sposób mniej uciążliwy dla mieszkańców sąsiedniej posesji. Drugie, zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną propozycją. W związku z pisem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa znak AU-02-5.6730.2.757.2014 AGL z dnia 14 maja 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała życie w dniu podjęcia. Po tym czasie wstrzymania tego projektu uchwały otrzymaliśmy wyjaśnienie z Wydziału Architektury i komisja przegłosowała poprawkę do tej uchwały. Panie Przewodniczący, to Panu przerwę na moment. Prosiłbym o odczytanie najpierw poprawki do autorstwa Pani Rady Cichoń, bo ona wpłynęła jako pierwsza, no i tak się trzymajmy procedury. Dobrze. Pierwsza jest poprawka samej Pani Radnej Danuty Cichoń, która zresztą też jest członkinią Komisji Infrastruktury i Środowiska. Ale rozumiem, że została złożona indywidualnie, jako komisja? Indywidualnie. Do uchwały nr 6 łamane przez 444 z 2014 roku Rady Dzielnicy 10 Soszowice z dnia 3.06.2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego i rodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budowę zjazdu z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie. Paragraf pierwszy. Wykreśla się następujące zdanie. Zatwierdzony projekt będzie zgodny z przedstawioną propozycją, a w zamian dodaje się. Inwestor jest użytkownikiem wieczystym działki nr 794 obręb 67, co określa odpowiednie warunki zabudowy. 2. Elewacja frontowa ma 16,75 metra, a nie 11 metrów, jak określono we wniosku. Trzecia ścianka bliźniacza jest dłuższa niż długość ściany istniejącego budynku. Podpis Danuta Cicho. Komisja Infrastruktury przyjęła inną poprawkę, a mianowicie poprawka Komisji Infrastruktury do ochrony i Ochrony Środowiska do druku nr 6 łamane przez 445 łamane przez 2014 w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz budową zjazdu z działki drogowej przy ulicy Siarczanej w Krakowie. Paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Opiniuje się pozytywnie inwestycje pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z przebudową sieci wodociągowej na działce nr 791 obręb 67 jednostka ewidencji na Podgórze oraz budowa zjazdu z działki drogowej nr 441 łamane przez 1 obręb jak wyżej przy ulicy Siarczanej w Krakowie w związku z pismem Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa znak AU-5.6730.2.757.2014 AGL z dnia 14 maja 2014 roku. Jak Pan Przewodniczący pozwoli, to dodam od razu tutaj komentarz, dlaczego nasza poprawka komisji różni się troszeczkę od poprawki Pani Radnej Danuty Cichoń. Obie są oczywiście pozytywne, jedna i druga, i wcześniej w projekcie uchwały pozytywnej, dlatego że z wyjaśnienia Wydziału Architektury widzieliśmy, że sprawa ewentualnego projektu i tych wszystkich zastrzeżeń, które określa projekt poprawki Pani Danuty Cichoń, nie są procedowane na tym etapie, bo to jest WZ-ka. To, co my opiniujemy, to jest WZ-ka. Wszystkie te poprawki będzie można nanieść na etapie projektu budowlanego i oczywiście nie my, tylko będą mogli to nanieść i o to walczyć mieszkańcy sąsiadujących nie posesji, tylko działek.
wszystkim, w tym samym posesji oczywiście. I taka jest procedura. Na etapie WZ-ki takich rzeczy się nie rozpatruje, tylko czy coś takiego może tam stać, czy nie może, a nie jakie ma stać dokładnie. To tyle moich komentarzy. Okej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w dyskusji? Nie, zatem przechodzimy do głosowania. Jako pierwszą będziemy głosować poprawkę autorstwa pani radnej Cichoń. Zapnie Państwa, kto z Państwa radnych za przyjęciem tej poprawki. Proszę podnieść rękę. Czy za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Jedenaście. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam tym samym, że poprawka została odrzucona. Jako drugą będziemy głosować poprawkę autorstwa Komisji Infrastruktury. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. Trzynaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Czy wstrzymując? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W tej chwili będziemy głosować projekt uchwały już zawierający tą poprawkę, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych za przyjęcie projektu uchwały wraz z poprawką? Proszę podnieść rękę. Trzynaście. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Czy wstrzymując? Dziękuję. Stwierdzam, że projekt uchwały wraz z jedną poprawką został przyjęty. Jako drugi będziemy przedstawiać druk nr 1 przez 346 autorstwa Komisji Edukacji. Na referenta wskazano pana radnego Andrzeja Balickiego. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 1 przez 446 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stroszowice w sprawie wstępnej listy rankingowej proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli w roku 2014. Ustawa to paragraf pierwszy. Przyjmuje się wstępną listę rankingową proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku w celu opracowania kosztorysów inwestorskich zgodnie z zarządzeniem nr 1963/2005 prezydenta miasta Krakowa z 25 października 2005 roku z późniejszymi zmianami. Paragraf drugi. Integralną częścią uchwały stanowi załącznik. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu. Załącznik. Jeszcze załącznik, dobrze, jeszcze załącznik. Załącznik do uchwały nr 1 przez 446 przez 2014 wstępna lista rankingowa proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w 2015 roku. Rzymskie 1 szkoły. 1 szkoła podstawowa nr 97, lista doktora Jedyma 10. Kontynuacja izolacji odwodnieniowej i zabezpieczenia przeciwwilgotnościowego budynku głównego szkoły. 2. Szkoła podstawowa nr 134, ulica Kłosińska 46. Remont kotłowni, wymiana kotłów, modernizacja przyłącza do kominów. 3. Szkoła podstawowa nr 97, ulica doktora Jedyma 10. Remont ścian drugiego piętra i aneksu sportowego oraz posunięcie pęknięć. 4. Zespół szkół ogólnokształcących nr 35, ulica Mirtowa 2, dokończenia ogrodzenia terenu szkoły. 5. Szkoła podstawowa nr 97, filia ulica Armii Kraków 76, kontynuacja wymiany stolarki okiennej. I 6. Szkoła podstawowa nr 97, ulica doktora Jedyma 10, uszczelnienie dachu. Rzymskie 2. Przedszkola. Przedszkole nr 145, ulica Polonińska 7, kontynuacja ocieplenia budynku. 2. Przedszkolne nr 145, filial ulica doktora Jedyma 8. Kontynuacja malowania pomieszczeń przedszkola. 3. Przedszkole nr 132, ulica Merkuriusza Polskiego 6. Modernizacja wentylacji w kuchni. Dziękuję panu przewodniczącemu i informuję państwa radnych, że do przewodniczącego wpłynęły dwie poprawki odnośnie tego projektu uchwały. Rozumiem, że jako pierwsza wpłynęła poprawka autorstwa pana radnego Balickiego. Brzmi ona następująco.
Poprawka numer 1 do uchwały numer 1 przez 446/2014, Kraków 15 lipca 2014 roku. W załączniku w artykule 1 szkoły dopisuje się 7, szkoła podstawowa numer 134, ulica Kuszyńska 46, przystosowanie pomieszczenia na gabinet profilaktyki i pomocy lekarskiej oraz iż do przyjęcia wpłynęła właśnie druga poprawka o następującej treści. Poprawka do druku numer 1 przez 446/2014 w sprawie wstępnej listy rankingowej proponowanych zadań powierzonych w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli w 2015 roku. W załączniku do projektu uchwały w punkcie 2 przedszkola dopisuje się kolejne zadania zachowując odpowiednią numerację. Przedszkole numer 134 przy ulicy Merkuriusza Polskiego 6. Położenie na wierzchni brukowej na dojeździe gospodarczym w miejsce zdewastowanych płyt betonowych. Przedszkole numer 134 przy ulicy Merkuriusza Polskiego 6. Położenie nowej podłogi w miejsce zużytego parkietu w holu, szatni i jadalni. Tą poprawkę podpisali panowie radni Andrzej Jończyk, pan Sebastian Brożyna, pan Krzysztof Potańczyk i pan przewodniczący Komisji Edukacji Andrzej Balicki. Przepraszam, tam powiedziały 132 właśnie. Panowie wpisaliście 134. Co w tej sytuacji? Co w tej sytuacji? Świetne pytanie. Znaczy dobrze, że państwo złapaliście od razu. Ja proponuję przyjąć to jako oczywisty błąd pisarski. Nie ma chyba wskazać, żeby tego było. Rozumiem, że taka jest wola wszystkich poprawkodawców. I pana radnego Brożyny, tak. Pana radnego Jęczyka, tak czy nie? Tak. Pana radnego Balickiego i pana radnego Potańczyka. To prosimy panią, bo to się musi nagrać. Tak, tak. Okej, to dziękuję. Zatem proszę parafować, przekreślić, wpisać odpowiedni numer i każdy z panów, żeby to parafował. Prawda? Nie no, wystarczy jeden. Jeden, tak? To ten, tam jest dowolny, bo szef komisji najlepiej. Okej, dziękuję bardzo. Rozumiem, że dla wszystkich państwa radnych zmiana w poprawce jest jasna i oczywista. Zmienił się numer przedszkola ze 134 na 132. Cała reszta tekstu pozostała bez zmian. Jako pierwszą będziemy głosować poprawkę, która wpłynęła pierwsza, czyli pana autorstwa pana Andrzeja Balickiego. Następnie poprawkę drugą zbiorową i na końcu projekt uchwały. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę zgłoszeń do dyskusji, zatem czy widzę? Nie widzę. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez pana radnego Balickiego? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. 1-3. Dziękuję. Ja jeszcze poproszę jeszcze raz o przeliczenie radnych, czy mamy nadal tylko 16 obecnych? Jeszcze. 16. Ok, czyli wszystko nam się zgadza. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Następnie poprawka autorstwa panów radnych Jończyka, Brożyny, Potańczyka, Balickiego. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie tej poprawki, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że obie poprawki, również druga poprawka została przyjęta. Teraz będziemy głosować projekt uchwały zawierający w swej treści już obydwie przyjęte przed chwilą przez nas poprawki. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Jeden przeciw. Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta w stosunku głosów 14:1 przy jednym wstrzymującym się. Kolejny projekt uchwały, który będziemy dzisiaj procedować. Numer 2/447 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 10 na rok 2015. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Wojciecha Liszkę. Ja proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 2/447/2014 Rady Dzielnicy 10 Sosnowice w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 10 na 2015 rok. Podstawa prawna. Paragraf 1. Ustala się listę zadań priorytetowych dzielnicy 10 na 2015 rok i przeznacza na nie środki według załącznika do uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz załącznik do uchwały nr 2/447/2014 Rady Dzielnicy 10 Sosnowice
Lista zadań priorytetowych na rok 2015. Nazwa zadania 1. Wydawanie i druk gazety dzień 10, kwota 16 tysięcy złotych. 2. Obsługa strony internetowej dzień 10, kwota 7 tysięcy złotych. 3. Organizacja wycieczek dookoła emerytów i rencistów w Kliny Jugowice 640 zł. 4. Organizacja wycieczek dookoła emerytów i rencistów w Łatkowice 800 zł. 5. Organizacja wycieczek dookoła emerytów i rencistów w Soszowice 1280 zł. 6. Organizacja wycieczek dookoła emerytów i rencistów w Gdyniowice 500 zł. 7. Organizacja wycieczek dookoła emerytów i rencistów w Grublowice 1120 zł. 8. Kulportaż gazety dziennicy 10 1800 zł. 9. Remont OKK w Grublowice 147 tysięcy zł. 10. Dofinansowanie działalności klubów kultury istniejących na terenie dzielnicy 10. KK Kliny, OKK Soboniowice, OKK Wróblowice, OKK Zbędniowice 40 tysięcy złotych. 11. Podgórska Biblioteka Publiczna, filia nr 5, Swarzowice, zakup nowości książkowych oraz audiobooków, zakup funkcjonalnych mebli specjalistycznych, zakup komputera i drukarki 10 tysięcy złotych. 12. Podgórska Biblioteka Publiczna nr 18, publiczna filia nr 18 w Kosacicach, zakup książek, komputerów, kwota 3 tysiące złotych. 13. Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 97 200 tysięcy złotych. 14. Czwarty międzyszkolny sportowy turniej dzielnicy 10 4 tysiące złotych. 15. Dzień Dziecka i Sportu w Szkole Podstawowej nr 97 ulica Doktora Judyma 10 tysięcy złotych. 16. Dodatkowe zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 97 24 tysiące złotych. 17. Podgórska Biblioteka Publiczna filia nr 7 w Rolnicach, zakup nowości książkowych i audiobooków 2 tysiące złotych. Razem 461 640 zł. Przepraszam, chciałam się wypowiedzieć przed głosowaniem, ale po głosowaniu dobrze, panie, dobrze, szanowna pani, ale jeszcze nie będziemy dyskusji, więc proszę poczekać. Dziękuję za odczytanie. Informuję szanownych państwa, że do tego projektu uchwały wpłynęły dwie poprawki. Jedna autorstwa pana radnego Wojciecha Liszki. Może pan radny zechce ją odczytać. Druga autorstwa mojego, ale pierwsza była pańska, więc proszę. Poprawka do druku nr 2 przez 447 przez 2014 w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na cele priorytetowe dzielnicy 10 na 2015 rok. Zmienia się kwoty w poszczególnych zadaniach. W zadaniu punkt 3 z kwoty 640 na kwotę 650 zł, w zadaniu punkt 5 z kwoty 1280 zł na kwotę 1250 zł, w zadaniu punkt 7 z kwoty 1120 na kwotę 1100 zł. Posłowie razem zmienia się kwotę z 461 640 zł na kwotę 461 600 zł. Gdzie? 40 zł na rachunek. Dziękuję za odczytanie, bo rozumiem, że to jest koniec. Poproszę o udzielenie głosu. Ale ja pamiętam o pani, czemu przypomnę tym co mi przed głosowaniem chciałam. Ale mówię pani po raz trzeci, mam nadzieję, że ostatni, że pamiętam o pani. Jak będzie na to czas, udzielę pani głosu. No to po to nie ma sensu się przypominać. Szanowni państwo, teraz odczytam państwu poprawkę do druku nr 2 przez 447 przez 2014 złożoną przeze mnie. W sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 10 na 2015 rok. W załączniku do projektu uchwały zmienia się nazwę zadania. Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy SP nr 97, kwota 200 tysięcy złotych na modernizacja obiektów sportowych przy SP nr 97, ulica Doktora Judyma 10, kwota 200 tysięcy złotych. To są te dwie poprawki. W tej chwili otwieram dyskusję. Jako pierwsza udzielam głosy pani. Ja rozumiem, że pani w tym temacie chce się wypowiedzieć. Tak. Proszę bardzo. Tylko przepraszam, nie będę wstawać ze względu na niedyspozycję zdrowotną, tylko będę na siedzącą. Użyję Edyta Mastek, jestem twórcą i odtwórcą stowarzyszonym w Zajksie. Zainteresowanych zapraszam na wieczór petycki, który będzie się jutro na Powroźniczej 2 w Podgórskiej Bibliotece Publicznej. Szczegółowe informacje na platformie internetowej pod patronatem Jacka Mikrowskiego Magiczny Kraków, na stronie internetowej pod patronatem UNESCO Kraków Miasto Literatury, na stronie internetowej Fundacja Pomocy Kultury i tak dalej. 21 października 2013 roku prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił oficjalnie na spotkaniu z dziennikarzami, że Kraków zyskał tytuł Miasta Literatury UNESCO po 3 latach starań. Nasze miasto jest pierwszym w Europie kontynentalnej i 7 na świecie, noszącym ten zaszczytny tytuł.
Wyróżnienie to jest zobowiązaniem i gwarancją, że Kraków będzie się troszczyć o rozwój literatury i czytelnictwa, wspierać inicjatywy popularyzujące czytanie książek wśród mieszkańców, wspierać twórczość lokalnych poetów i twórców. Uzyskanie prestiżowego tytułu UNESCO Miasta Literatury jest podkreśleniem znaczenia Krakowa dla literatury polskiej i światowej. Ja parę miesięcy temu byłam we Wróblowicach, czekałam koło cmentarza i zaczepił mnie mieszkaniec Wróblowic i pytał mi się, na kogo ja czekam, więc ja mówię, że na Godota. On mi się pyta, czy ten Godot to jest z Wróblowic. Ja mówię, proszę pana, nie, a jak to nie? I nie. A może ze Słoszowic? I nie. Proszę pana, to metafora. Metafora? To nie dochodzi. Proszę pana, Samuel Beckett napisał taką książkę, czekając na Godota, o to chodzi. Nie zna pan? Nie. Więc odesłałam pana do biblioteki i powiedział, że chętnie przeczyta tę książkę. Potem przechodziły dzieci, właściwie to już była młodzież szkolna i jedno drugiego się pytało, czy jest proces Kawki. Ja się wtrąciłam i powiedziałam, to jaki proces Kawki? To nie o to chodzi, że jakaś tam Kawka ma być procesowana, tylko był taki pisarz, Franz Kawka, który napisał książkę Proces dzieci. Idźcie do biblioteki, pożyczcie książkę. Więc też dzieci odesłałam do biblioteki do Wróblowic. Zwracam się z apelem do radnych dzielnicy 10 miasta Krakowa. Przekazujcie środki finansowe na rzecz bibliotek, kierując tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, a nie każdy nie ciągnie w swoją stronę. Na przykład radni ze Słoszowic postulują, żeby tylko dawać na Słoszowice. Dofinansujcie bibliotekę we Wróblowicach, która za waszej kadencji ani raz nie otrzymała środków finansowych. I jeśli chodzi o księgozbiór, sytuacja tam jest tragiczna. Ale biblioteka ta spełnia rolę instytucji kultury. Organizowane są spotkania z twórcami, na przykład z panią Stadmiller. Poza tym jest odwiedzana przez dużą liczbę młodzieży i dzieci, korzystają z niej. Dofinansujcie też bibliotekę w Kosocicach, bo tam wiele miesięcy temu popsuł się komputer i po prostu nie było na ten komputer, a był to jedyny komputer, z którego mogli korzystać czytelnicy. Nie dofinansowujcie biblioteki w Słoszowicach, ponieważ jest co roku dofinansowana. Ma się dobrze, poradzi sobie. W tym roku otrzymała 6 tysięcy. Kraków miastem literatury UNESCO, a nasza dzielnica niech będzie tą, która przeciwdziała rozwojowi wtórnemu analfabetyzmowi przez wspieranie bibliotek i czytelnictwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy Pani za głos. Przechodzimy do dyskusji dalszej. Czy ktoś z Państwa radny? Pan radny Domański, proszę bardzo. W tej sprawie. Więc w tym roku nawiązałem kontakt z dyrektorem Biblioteki Podgórskiej, która z kolei ma pod swoim jakby zarządem tej biblioteki, o której pani wspominała. I przekazuję mu w tych dniach 3 albo 4 zestawy komputerowe. To właśnie biblioteki. Nowe czy stare? Używane, ale naprawione z nowymi, znaczy funkcjonują, wszystko dobrze jest tam, wszystkie nowe systemy działające. One oczywiście nie są takimi komputerami, na których można obliczać loty kosmiczne, natomiast zupełnie się nadają do przeglądania internetu, czytania czegokolwiek, pisania, edytowania, no po prostu komputery, które zostały już na potrzeby Biblioteki Polskiej Piosenki, przestały być konieczne i no, dobre technicznie, bo mamy już inne potrzeby, ale na potrzeby tych właśnie bibliotek zupełnie wystarczają. W tych dniach takie 4 zestawy przybędą do dyrektora, który ma to właśnie rozdysponować według własnego uznania, a ja tych potrzeb nie znam. Także jakby daję taką informację. Chyba to nam radę wstawę. Proszę, ja mogę coś powiedzieć? Dziękuję, proszę bardzo, dziękuję za głos. Panie Domański, radny, rozumiem, że to jest koniec, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Pan radny Wiszka, proszę bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym zakończyć tę dyskusję na temat bibliotek, bo chyba czytaliśmy i proponujemy środki na to i na ten komputer i na pozycję, więc nie wiem. Rozumiem, że potrzeba pani została zaspokojona. To znaczy nie, proszę pana, za mało jest na biblioteki. A. Potem my będziemy na rentach, a będą rządzić ci, które teraz są w szkole, chodzą do szkoły. Jak to będą w tym analfabeci, to ja nie jestem szczęśliwa. Bo ja rozumiem, że społeczeństwo polskie nie rozróżnia Bacha od Offenbacha, Monteverdiego od Verdiego. Ja nie mam takich ambicji. Naprawdę. Natomiast jeżeli
jest sytuacja, że ludzie chcą korzystać z bibliotek, bo chcą, to dajmy nam biblioteki. Bo to dla nas będzie złe, to będzie tragedia nasza po prostu. Ja tak uważam, że Państwo uważacie inaczej. No, wiadomo, że nie ma tych pieniędzy na tyle, żeby każdemu dać. No, po prostu. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa rady chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania poprawek. Jako pierwsze będziemy głosować poprawkę zgłoszoną przez pana radnego Liszkę. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tej poprawki? Proszę o rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka stosunkiem głosów 13 do 1 przy dwóch wstrzymujących została przyjęta. Jako drugą poprawkę głosujemy poprawkę mojego autorstwa. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że poprawka stosunkiem głosów 13 do 0 przy 3 wstrzymujących też została przyjęta. Zatem teraz głosujemy projekt uchwały zawierający już sobie obie poprawki przed momentem przyjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Informuję Państwa, że również ten projekt uchwały został przyjęty przy jednym głosie przeciw. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest druk numer 3/448 przez 2014. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Wojciecha Liszkę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 3/448 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w drugim półroczu 2015 roku. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w drugim półroczu 2015 roku. Paragraf drugi. Przyjmuje się w obrębie poszczególnych obszarów współpracy następujące cele priorytetowe. 1. Działania na rzecz integracji emerytów i rencistów. 2. Zakup bonów lub paszy czynnościowych dla emerytów i rencistów. Paragraf trzeci. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 8360 zł w rozliczu na poszczególne zadania. 1. Na zadania ujęte w paragrafie 2 punkt 1 kwota 4180 zł. 2. Na zadanie ujęte w paragrafie 2 punkt 2 kwota 4180 zł. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję serdecznie za odczytanie projektu uchwały. Informuję Państwa, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do druku autorstwa pana Wojciecha Liszki. Zechce pan przewodniczący odczytać. Proszę bardzo. Poprawka do druku nr 3/448/2014 w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność publiczną w drugim półroczu 2015 roku. Paragraf trzeci otrzymuje nowe brzmienie. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 8400 zł w rozliczu na poszczególne zadania. 1. Do zadania ujęte w paragrafie 2 punkt 1 kwota 4200 zł. 2. Na zadanie ujęte w paragrafie 2 punkt 2 kwota 4200 zł. Dziękuję bardzo za odczytanie poprawki. Oczywiście słowa komentarza. Proszę bardzo. Szybciutko. Dziwi mnie tam w poprzedniej poprawce głos przeciwny. Problem polega na tym, to jest kwestia techniczna. Nie może być kwota musi być zakrojona do 50 zł. Z tego wynikają te poprawki. Po prostu. Poprzednia i ta. To wszystko. Dziękuję za komentarz, za odczytanie. Otwieram dyskusję. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Proszę o przeliczenie radnych obecnych na sali obrad. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że liczba głosów oddanych jest zgodna z obecnymi, z ilością obecnych radnych, a poprawka tym samym została przyjęta. Teraz głosujemy projekt uchwały zawierającej już tą poprawkę, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę.
15. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała wraz z poprawką zostały podjęte. Kolejny druk numer 4/449 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 4/449 dysponowanej przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia udziału jednej i drugiej części w działu CWN ulicy Księdza Franciszka Maja. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie zbycie udziału działu CWN 61/40 ułożonej w obrębie 87 jednostka ewidencji na podwórze Zajemnie ulicy Księdza Franciszka Maja w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej nr 82 zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znaki GS01.6840.3.2014.ml z dnia 23 maja 2014 roku, paragraf 2, uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Dziękuję za czytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nie ma chętnych do dyskusji, zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk numer 5/450 w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia części działki w rejonie ulicy Siarczanej autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Również na referenta wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna. Uprzejmie pana proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 5/450/2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia części działki w rejonie ulicy Siarczanej. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Opiniuje się pozytywnie zbycie części działki nr 1058 o powierzchni około 4000 hektara położonej w obrębie 67 jednostka ewidencji na podwórze w rejonie ulicy Siarczanej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 495 o powierzchni 542 10000 hektara zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa znak GS01.6840.3.50.2013.ml z dnia 10 czerwca 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję uprzejmie za odczytanie. Otwieram dyskusję. A wobec braku chętnych do udziału w niej zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk, który będziemy procedować, nosi numer 6/451. Jest to projekt uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Na referenta ponownie wskazano pana przewodniczącego Tadeusza Murzyna, którego uprzejmie proszę o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 6/451/2014 Rady Dzielnicy 10 Staszowice w sprawie korekty listy rankingowej na 2014 rok zadań powierzonych w zakresie tworzenia modernizacji i utrzymania obrótki jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Rozszerza się listę rankingową zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie tworzenia modernizacji i utrzymania obrótków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą o poniższe zadania. Pierwsze, studium zagospodarowania terenów zielonych wokół fortu nr 52 Borek. Dwa, udrożnienie odwodnienia na terenie fortu nr 52 Borek. Paragraf drugi. Pozostałe środki w wysokości 6300 zadania pod nazwą budowa oświetlenia na terenie zielonym wokół fortu nr 52 Borek przeznacza się na poniższe zadania. Pierwsze, doposażenie ogródka jordanowskiego przy ulicy Smolińskiego kwota 1300 zł i udrożnienie odwodnienia na terenie fortu nr 52 Borek kwota 5000 zł. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt z państwa nie zgłasza chęci do wypowiedzi w tym punkcie, zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Druk numer 7 przez 452 w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Kustronia i Schillinga. Na referenta wskazano przedstawiciela autora uchwały, projektu uchwały, czyli przewodniczącego Komisji Infrastruktury, pana Tadeusza Murzyna. Proszę o czytanie. Uchwała numer 7, łamane przez 452, łamane przez 2014 Rady 10 Stoszowice, dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie montażu progów zwalniających ulicy Kustronia i Schillinga. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu Krajowy o montaż progu zwalniający na ulicy Kustronia i Schillinga. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za odczytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ponieważ nikt się nie zgłosił, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Druk numer 8 przez 453 autorstwa zarządu. Pozwolę sobie odczytać. Uchwała numer 8 przez 453 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie wniosku o dokonanie zmian w planie finansowym dzielnicy 10 na 2014 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do prezydenta miasta Krakowa o przesunięcie środków w wysokości 350 zł z paragrafu 4370 opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej do paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. A ponieważ nikt państwa nie wyraził chęci zabrania głosu, zatem za głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. 15. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny druk w dzisiejszym porządku obrad. Uchwała numer 9 przez 405, projekt uchwały numer 9 przez 454. Również autorstwa zarządu. Również ja ten projekt uchwały czytam. Uchwała numer 9 przez 454 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice w sprawie delegowania radnych. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. W okresie od 1 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku do udziału w posiedzeniach Komisji Zespołów Programowych powołanych przez podmiot zewnętrzny deleguje się radnych. 1. Andrzej Balicki. 2. Sebastian Brożyna. 3. Danuta Cichon. 4. Waldemar Domański. 5. Maria Federyga. 6. Dominik Galas. 7. Piotr Jałocha. 8. Andrzej Jończyk. 9. Zbigniew Kapera. 10. Michał Kotecki. 11. Wojciech Liszka. 12. Józef Marchewka. 13. Jan Mikuła. 14. Tadeusz Murzyn. 15. Elżbieta Orzechowska. 16. Andrzej Pachel. 17. Agnieszka Pogoda-Tota. 18. Krzysztof Potańczyk. 19. Marta Suter. 20. Marcin Szewczyk. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram dyskusję. Ponieważ nie zgłosił się do dyskusji, zarządzam głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Kolejny druk numer 10 przez 455 przez 2014. W sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w sprawie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na 2014 rok. Na czytanie wskazano pana przewodniczącego Andrzeja Balickiego. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała numer 10 przez 455 przez 2014 Rady Dzielnicy 10 Stoszowice z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie korekty listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie pracy remontowej szkół podstawowych gimnazjów przedszkoli na 2014 rok. Podstawa prawna, paragraf pierwszy. Przenosi się środki finansowe w wysokości 9 tysięcy złotych z zadania pod nazwą Modernizacja placu szkolnego na zadanie pod nazwą Opracowanie projektu związanego z remontem kanalizacji zewnętrznej deszczowej. Paragraf drugi. Pozostałe środki w wysokości 41 tysięcy złotych pozostawia się na zadaniu pod nazwą Modernizacja placu szkolnego.
Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w związku z tym, iż sądzę, że ta uchwała jest stosunkowo mało precyzyjna, gdyż nie wiadomo, jakie placówki dotyczy i nie powinna być w takim stanie według mnie procedowana, zarząd zaliczymy tej przerwy i ja sporządzę stosowną poprawkę. Zaczynam naszą sesję. Odczytuję Państwu treść poprawki, którą przed chwilą złożyłem. Brzmi ona następująco. Kraków, 15 lipca 2014 roku. Poprawka do druku 10/455 przez 2014. W paragrafie pierwszym i drugim przed słowem modernizacja dopisuje się słowa Szkoła Podstawowa nr 97, ulica Doktora Jagdyma 10. W paragrafie pierwszym przed słowem opracowanie dopisuje się słowa Szkoła Podstawowa nr 97, ulica Doktora Jagdyma 10. Jako pierwszą będę głosował poprawkę, ale wcześniej otwieram dyskusję i zapytuję Państwa radnych, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie. Ponieważ nikt się do dyskusji nie zgłosił, zarządzam głosowanie. Najpierw głosujemy poprawkę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Wiadomo, że uchwała została, że poprawka została oczywiście podjęta. Teraz będziemy głosować druk poprawki już z uwzględnieniem poprawki. Jeszcze raz. Teraz będziemy głosować druk uchwały z uwzględnieniem poprawki, którą przed chwilą przyjęliśmy. Strasznie dużo poprawek mamy i mi się to trochę pomyliło. Szanowni Państwo, wszyscy wiedzą, co będziemy głosować. Jeszcze raz. Druk uchwały zawierający poprawki, którą przed chwilą przyjęliśmy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tegoż projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 13 głosami za, przy jednym wstrzymującym. Kolejny druk nosi numer 11/456/2014. Na referenta wskazano pana przewodniczącego Andrzeja Bańskiego. Proszę pana radnego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 11/456/2014 Rady Dzielnicy 10 Stroszowice z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej użyczenia działki przy ulicy Zawiły na rzecz Zespołu Ekonomii i Oświaty w Krakowie w celu budowy 6-oddziałowego przedszkola. Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie użyczenie działki nr 37/3 o powierzchni 68,83 10-tysięcznych hektara, obręb 69 podwórze, stanowiącej własność gminy miejskiej Krakow, położonej przy ulicy Zawiłej na rzecz Zespołu Ekonomiki i Oświaty w Krakowie w celu budowy 6-oddziałowego przedszkola zgodnie z pismem Wydziału Skarbu Miasta UMK znak GS-02.6871.3.12.2014.KA z 2 lipca 2014 roku. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za odczytanie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Ponieważ nikt z Państwa radnych do dyskusji się nie zgłosił, zarządzam głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty, ale proszę jeszcze raz o przeliczenie liczby obecnych radnych w sali obrad. 16. A więc liczba oddanych głosów zgadza się z liczbą obecnych radnych. Wszystko w porządku. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad druk nr 12/457/2014. Autorstwa Komisji Sportu. Na referenta wskazano pana radnego Wojciecha Liszkę. Proszę pana o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 12/457/2014 Rady Dzielnicy 10 Stroszowice w sprawie podziału środków
Na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji, pracy remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2015 rok. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Środki na zadania powierzone w wysokości 30 400 zł z zakresu budowy, modernizacji, prac remontowych, osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2015 rok przeznacza się na zadania 1. KS Zurblowianka, modernizacja obiektów sportowych, kwota 10 400 zł. 2. OSS Opatkowianka, modernizacja obiektów sportowych, kontynuacja, kwota 20 000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia. Dziękuję za czytanie projektu uchwały. Zapytuję Państwa, czy ktoś chciał zabrać głos. Pan radny Kapera, proszę bardzo. Ja do Pani zwracam się. Nie wiem, czy słyszała Pani, co Pan Przewodniczący Liszka czytał. Jakie kwoty przeznacza się na modernizację obiektów sportowych? Na samą modernizację kilkadziesiąt tysięcy i to nie w tym danym przyszłym roku, tylko co roku. Ja wiem, bo ja jestem załamana, wie Pan co. Więc ma Pani odpowiedź, dziękuję bardzo. Ja jestem załamana. Dziękuję za ten głos. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać się głos? Przechodzimy do głosowania, Szanowni Państwo. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że stosunkiem głosów. Ja chciałem coś powiedzieć. Panie radny, za późno. Wyłączyliśmy głosowanie. Nie. No w ogóle no. To w kolejnym punkcie teraz procedowanie tego już za późno, panie przewodniczący. Nie, bo niektórzy radni. Panie przewodniczący, zakończyliśmy dyskusję na ten temat. Przechodzimy do kolejnego druku. Kolejny druk. Proszę bardzo, nie gniewamy się. Druk numer 12 przez 457 przez 2014. 13. Za proszę. 12 był przed chwilą. Bardzo dziękuję panu radnym. Numer 13 przez 458 przez 2014. W sprawie zaopiniowania zarządzenia prezydenta miasta Krakowa numer 1893 przez 2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych. W wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku. Jest to projekt grupy radnych. Na referenta wskazano pana radnego Liszkę. Proszę pana radnego o czytanie projektu uchwały. Uchwała nr 13 przez 458 przez 2014 Rady Dzielnicy Ośrodkowej Staszowice w sprawie zaopiniowania zarządzenia prezydenta miasta Krakowa nr 1696 łamane przez 2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rady Dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku. Podstawa prawna. Paragraf pierwszy. Opinię się pozytywnie zaproponowano okręgi wyborcze na terenie dzielnicy 10 w zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa nr 1896 przez 2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu radnemu za odczytanie projektu uchwały. Informuję państwa radnych, że do przewodniczącego wpłynęła poprawka do tego druku. No, o odczytanie poproszę jednego z projektodawców. To jest panią radną Agnieszkę Pogodę. To te. Poprawka do druku nr 13 przez 458 przez 2014 w sprawie zaopiniowania zarządzenia prezydenta miasta Krakowa nr 1896 przez 2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku. Paragraf pierwszy otrzymuje nowe brzmienie. Opiniuje się pozytywnie zaproponowane okręgi wyborcze na terenie dzielnicy 10 w zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa nr 1896 przez 2014 z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Krakowa w 2014 roku po uwzględnieniu następujących zmian. 1. Likwidacja okręgu nr 2 w obecnym kształcie i dokonanie przesunięć. Punkt 1. Z okręgu nr 2 do okręgu nr 1. I tu jest... Pani Przewodnicząca, czytamy tylko treść. Ulica Drużbackiej 68, ulica Gruszczyńskiego 42, 44, 46, 48, a 54, 58, 60. Ulica Malinowskiego 2, 4, 5, 5A, 5B, 8, 9, 10A, 12, 13, 15, 17, 18, 18A,
19, 20, 21, 23, 25. Ulica Szumwolna 2, 2C, 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 14A, 15. Z okręgu numer 2 do okręgu numer 5. Ulica Gilowa 1, 1A, 1B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 22. Ulica Landała 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 8, 8A, 10, 10A, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 14A, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 22B, 22D, 23, 24, 26, 26A, 28, 29, 29A, 32, 33, 34, 37, 39, 39C, 41, 43, 43A, 45, 47. Ulica Matematyków Krakowskich 2, 2A, 4, 6B, 6D, 8, 10, 11, 12, 14, 14D, 14E, 14F, 16. 16B, 17, 18, 21, 27, 27A. Ulica Niewodniczańskiego 148. Z okręgu numer 2 do okręgu numer 21. Ulica Bełzy 3, 13. Ulica Geologów 5, 7, 7A, 7E, 9, 9A, 10B, 10C, 11, 12B, 13A, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27. 27A, 29, 30, 31, 39, 41, 43, 47, 47A. Ulica Golkowicka 1, 3A, 3B, 4, 6, 8, 8C, 9, 10, 12, 12A, 12C, 12D, 12F, 12G, 12H, 14, 14I, 17, 22, 24, 24A, 27, 31, 36, 38. Ulica Gombrowicza 6, 6A, 6D, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15. Ulica Kenara 16A, 16C, 18, 23, 24, 34, 35, 35A, 36, 37, 39, 41, 41A, 43. Ulica Kuryłowicza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 16C, 18, 19, 20, 22, 22A, 23, 25, 25A, 25B, 25C, 27, 27C, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 35A, 39, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57A, 58, 58A, 58B, 58D, 59, 62, 63, 63A, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 73, 73A, 73E, 73F, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 85A, 86, 86A, 86B, 87, 88, 89, 90, 90A, 91, 92, 96, 98, 98A, 99, 100, 100F, 100G, 101, 103, 105, 107, 111, 111B, 111C, 113, 115, 117, 117A, 117C, 119, 119A, 121, 121A, 123. Ulica nad Fosą 2, 6, 8, 10, 11, 11C, 11D, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 31, 32, 32A, 35, 40, 41, 42, 68. 2. Likwidacja okręgu numer 3 w obecnym kształcie i dokonanie przesunięć z okręgu numer 3 do okręgu numer 4. Ulica Krzyżańskiego 31, 33, 35, 37, 37A, 39, 39A, 41, 43, 58, 60, 62, 64, 66. Ulica Matematyków Krakowskich 133, 133A, 135, 135A, 135C, 139, 140, 141,
142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 153a, 155, 157, 162, 164, 166, 172, 174. Ulica Szarskiego. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 20a, 22, 26. Ulica Zbydniowicka. 43, 47. Następnie z okręgu numer 3 do okręgu numer 5. Ulica Chrzanowskiego. 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 21a. 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 28, 28a, 30, 30d, 32, 33, 33a, 35, 36, 39, 40, 42, 43b, 43c, 45, 45a, 47, 48, 55, 57, 128a. Ulica Gołęba. 4, 4a, 8, 10, 10a, 12a, 14, 16, 16a, 16b, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 20, 20b, 20d, 21, 21a, 21b, 21c, 22b, 23, 24, 25, 26, 26a, 28, 30. Ulica Lej. 2, 7, 9, 11, 11a, 12, 13, 13a, 13b, 15. Ulica Matematyków Krakowskich. 24, 26, 44, 46, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64a, 65, 65a, 66, 67, 68, 71, 71a, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79c, 80, 82, 82a, 84, 88, 89, 91, 91a, 93, 94, 94a, 96, 96a, 97, 98, 98a, 99, 100, 100a, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 120a, 121, 122, 122a, 123, 125, 127. Ulica Niewodniczańskiego. 108, 110, 118, 120, 122, 124, 124a, 126, 126a, 128, 130. Ulica Opiala 4, ulica Zbidniowicka 1, 2, 3, 3a, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 12a, 14, 14b, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18, 19, 19a, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 35. Dokonania kolejnych przesunięć. Z okręgu numer 5 do okręgu numer 6. Ulica Familijna. 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11a, 11b, 12, 13b, ulica Herbowa. 1, 3, 5, 9, 11, 12, 15, 15a, 15b, 15c, 17, 18, 19, 21, 24, 33, 35. Ulica Księdza Kajzera. 2, 4, 12, 12a, 14, 18, 24, 26, 28, 40a. Ulica Mirtowa 2, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20. Ulica Myślenicka 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176. Ulica Parafialna 3, 5, 7. Ulica Profesora Boknaka 2, 2a, 3, 4a, 5, 7, 8, 8a. 9, 10, 11, 12, 13, 13b, 15, 15a, 16, 17, 18. Ulica Rymanowska. 3, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 7, 7a. Ulica Wróblowicka. 32, 32a, 32d, 34, 34a, 36, 36a, 38, 38b, 38c, 40, 42, 44. Z okręgu numer 5 do okręgu numer 7. Ulica Bogdanowskiego 7, 11. Ulica Myślenicka 180, 182, 182b, 184, 186, 189, 190, 191, 192, 193, 193a, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 206, 209,
209A, 211, 213, 213A, 213B, 214, 215, 217, 218, 218A, 219, 220, 220B, 222, 222A, 223, 223A, 224, 224A, 225, 227, 228, 228A, 228B, 228C, 228D, 228E, 229, 229A, 229B, 230, 230B, 230C, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 239, 241, 245 i 247. Ulica Niewodniczańskiego 1, 3, 7, 9, 9, C, 11, 13, 13A, 15, 15A, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 21, 23, 25, 25A, 25E, 25F, 25G, 25H, 37, 37A, 37B, 39, 39A, 43, 43A, 43B, 43D, 45, 45A, 47, 49, 49A, 51, 51A, 53, 53A, 53B, 55, 55A, 57, 57A, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 73A, 75, 79, 79A, 81, 81A, 83, 85, 87, 89, 89A, 91, 91A, 93, 95D, 97, 103, 103A, 105, 111, 113, 115, 119, 121. Ulica Wróblewicka 58, 60, 62, 63, 66. Z okręgu nr 6 do okręgu nr 8. Ulica Moczydło. 12, 13, 13A, 13B, 13C, 14, 14A, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 18A, A, 19B, 20, 21, 22, 29. Ulica Myślenicka 128, 128A, 130, 132, 132A, 132B, 134, 134A, 136, 136A, 138. Ulica Sawiczewskich 1, 3, 5, 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 25D, 27, 29. Ulica Siarczanogórska 19, 23, 24, 24A, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26G, 26A, 26I, 26J, 26K. Ulica Siarczki 3, 5, 5A, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16. Ulica Średnickiego 3, 5, 9, 9, tyle. Z okręgu nr 7 do okręgu nr 19, 19. Ulica Krzyżanowskiego 41, 51, 53. Ulica Lasogórska 1, 1A, 3, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 8, 8C, 8A, 8F, 8G, 8H, 8I, 9, 10, 11, 11A, 11B, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21A, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32. Ulica Moszyńskiego 13, 17, 17A, 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 21, 21A, 21B, 21C, 21D, 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 32, 34, 36, 37, 37A, 37B, 37D, 38, 39, 40, 40A, 41, 42, 42A, 42B, 42C, 42D, 42E, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50A, 52, 52A, 52B, 52C, 54, 56, 62A, 62B, 62D, 68, 68B, 70, 70A, 70B, 72, 74. Ulica Muszyńskiego 2, 3, 3A, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ulica Pytlasińskiego 32, 34, 38, 40, 42, 44, 44A, 44B, 44C,
44D, 44E, 44G, 44H, 46, 46A, 48. Ulica Sanatoryjna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ulica Starowiejska 12A, 14, 20, 32, 36, 39, 43, 47, 49, 51, 62D. Z okręgu nr 9 do okręgu nr 18. Ulica Zakopiańska 231, 231A, 233, 235, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 265. Z okręgu nr 10 do okręgu nr 18. Ulica Dębskiego 2, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G. 4H, 6B, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ulica Kłuszyńska 4, 6, 9, 11, 11, 13, 13, 14, 15, 17, 18, 18, A 20, 22, 23, S 24, 24, A 25, E 25, H 28, 30, 30, A 31, 32, 33, A 34, 35, 36, 37, 39, 39, A 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 63, A, 65, 67. Ulica Księdza Maja 2, 3, 4, 5, 6, 6, A, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49. Ulica Miejscowa 3, 4, 8, 12. Ulica Kaplińskiego 2, 3, 5, 6, 6, A, 6, B, 6, C, 6, D, 6, E, 6, F, 6, G, 6, H, 6, I, 6, J, 6, H, 6, L, 8, 8, A, 9, 10, 10. A 10, B 10, C 10, D 10, E 10, F 10, G 10, H 10, I 10, J 10, K 10, L 10, M 10, N 11, 12, 13. Z okręgu nr 13 do okręgu nr 17. Ulica Babinicza 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ulica Ketlinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ulica Korpala 16, 18, 18, A 20. Ulica Soroki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Z okręgu nr 14 do okręgu nr 15. Ulica Pustynna 28, 31. Ulica Wichrowa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 27, a 29, 31. Z okręgu nr 17 do okręgu nr 13. Ulica Biskupa Małysiaka 1, ulica Krymska 4, 4A, 4, 4, 4D, 6, 6, B, 6, C, 6, D, 6, E, 6, F, 8, 8, B, 8, C, 8, E, 8, F, 10. Ulica Zaporowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Z okręgu nr 17 do okręgu nr 14. Ulica Borkowska 27, C, 27, D, 29, A, 29, B, 29, C, 29, D, 29S, okręgu nr 19 do okręgu nr 8. Ulica Zaruskiego 4, 5, 6, 7, 8, 11. Z okręgu nr 21 do okręgu nr 6. Ulica Droga Rokadowa 1, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 7, 8, 10, 14, 15, 20, 24, 27, 31, 32. Ulica Podgórki 4B, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 20A, 20B, 20C, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 36A, 36B, 37, 38, 38A, 38B, 39, 39D, 44, 44A, 45, 45B, 46, 47A, 48, 48A, 49, 50, 50A, 50D, 50E, 51B,
52, 52, A, 52, B, 52, E, 52, F, 54, A, 56, 57, 57, A, 57, B, 58, 58, B, 60, 61, 62, 63. Punkt czwarty. Utworzenie nowego okręgu numer 2 z następujących przesunięć. Z okręgu numer 15 do okręgu numer 2. Ulica Workowska 1, 3, 5, 5, A, 5, B, 7, 9, 11, 11, A, 15, 15, A, 15, B. Z okręgu numer 16 do okręgu numer 2. Ulica Workowska 17, 17, A, 17, B, 17, C, 25, 25, A, 25, B, 25, C, 25, B. 3. Z okręgu numer 17 do okręgu numer 2, ulica Workowska 27 A, 27 B, 27 E, 27 E. Punkt 5. Utworzenie nowego okręgu numer 3 z następujących przesunięć. 1. Z okręgu numer 14 do okręgu numer 3, ulica Czerska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ulica Korpala 22, 24, 28, 30, 32, ulica Rowna 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111. Z okręgu numer 18 do okręgu numer 3, ulica Amarantowa 1, 3, 5, 7, 9, ulica Belerta 11, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ulica Chojnicka 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, ulica Ciechanowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, ulica Forteczna 36, 38, 38, A, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 82, A, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130. Ulica Kępińskiego 1, 3, 5, 7. Ulica Kopernickiego 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ulica Korpala 73. Ulica Kostrzewskiego 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 47. Ulica Księdza Dercza 2, 3, 4, 6. Ulica Księdza Bączyńskiego 1, 3, 5, 9, 11, 13. Ulica Kwiatowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 20, 22. Ulica Miodońskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15. Ulica Pronaszków 3, 5, 7, 9. Ulica Rdzawa 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20. Ulica Rutkowskiego 1, 2, 3, 4, 5. 7. Ulica Atochowicza 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Ulica Warholca 1, 3, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ulica Warowna 2, 4, 6, 8, 10, 12, 34, 36, 38, 40. Ulica Zagaje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 21, A, 23, 25, 31, A, 39, 40, 41, 42, 43. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 65A, 67, 69, 71, 71A, 71B, 71C, 71D, 71E, 71E, 73. Ulica Zakopiańska 165, 167, 167A, 169, 169A, 171, 171B i 173A. Dziękuję Panie Radny za czytanie projektu poprawki.
Otwieram dyskusję. Pan radny Kotecki, proszę bardzo. Ja nie wiem, czy pani radna zdaje sobie sprawę, co pani czytała. Bo pani wywróciła... No jestem, pijana nie jestem. Wywróciła do góry nogami i... to wszystko, co było do tej pory i tak przewrócone. Ja nie wiem, co ma na celu w ogóle ta poprawka. Pytam się, co ma na celu ta poprawka. Bo z tego, co wywnioskowałem, to chodzi o to, żeby zabrać jeden okręg, a stworzyć okręg dodatkowy na Klinach. Taki jest cel, prawda? I gdzie jestem za odrzuceniem tej poprawki? Dziękuję, pan radny Gelas. Ja powiem tylko jedno słowo. Jest to niestosowne i jest to duży skandal. Już, że tu są, akurat jest to nagrywane, ponieważ dobrze by było, żeby to wszyscy o tym wiedzieli. Dziękuję bardzo. Ja też chciałam zapytać, też się zgadzam z panem. Pan radny Kaprawczyk. Ja przyłączam się do głosu moich poprzedników i uważam, że to jest bardzo wielki skandal. 20 lat istnienia samorządu lokalnego było, 20 lat były okręgi i było wszystko ok. Teraz nagle wchodzi, nigdy nie było tu w tych przez 20 lat żadnej polityki, tylko tu obecna kadencja to jest upolityczniona rada, jest zero. Tutaj karierowicze polityczni przychodzą robić swoją jakąś przyszłą swoją karierę sobie. Tutaj my powinniśmy działać na najniższym szczeblu samorządu lokalnego dla dobra ludzi. Ja 12 lat tutaj trzymam, żeby zrobić coś dla tych ludzi, dla tej małej mojej ojczyzny, dla społeczności. Ale to, co przez tą ostatnią kadencję, to woła o pomstę do nieba. O pomstę, to, co wyście zrobili z dzielnicą 10 Swaszowice. Gazetka, która powinna być gazetką dzielnicy 10, jest gazetką osiedla Kliny. W każdej gazetce jest na drugiej stronie pan przewodniczący Nazimek, pan ten. Jeszcze ironicznie słowa w poprzednich numerach padły, że chcemy przyłączyć część zachodnią Klinów, żebyśmy mieli przewagę, żebyśmy coś więcej mogli zrobić dla Klinów. A dla reszty? Co robicie dla reszty? Dla tych wschodnich terenów, biednych wschodnich terenów? Nic nie robicie. Gdybyśmy sami coś w mieście nie wychodzili, nie wybłagali, nie wyprosili, nie byłoby nic zrobione. Jedynie ten opłat, który rzuciliście teraz 3000 na bibliotekę i to jest wszystko, nic nie potraficie zrobić dla domu. Tu mieszkańcy przychodzili, mieszkańcy dobrze wiedzą, jak działaliście, jak działacie. Przede wszystkim też mi tu wstyd za moich kolegów, którzy zaczynaliśmy, powiedzieli, że będą coś mówić. Tutaj jest paru takich was, którzy nawet gęby nie otwarli za przeproszeniem, żeby coś powiedzieć. Chłopaki, nie róbcie tam, bo to dzielnica 10 to dzielnica jest 9 osiedli. Tu powinniśmy zrobić coś. Zrobiliście dla tych, zróbcie coś dla nas. Niczego nie zrobiliście, nic. Cała jesteście kliką, tak jak klika jest w Polsce, tak samo wy tutaj robicie. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Podjęcie nie ma więcej zgłoszeń, do zagłosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem poprawki? Proszę podnieść rękę. Nie będziemy uczestniczyć w tej farsie, bo to jest parodia. Parodia. 10. Nikogo nie pytają, robią sobie jacą. Śmieszną. Na spodek. Dobrze. Kto jest przeciw, proszę pamiętać? Proszę podnieść rękę. Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Jeden wstrzymał. Dziękuję, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. W tej chwili głosujemy projekt uchwały już zawierający poprawkę. Kto z państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziesięć. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Jeden przeciw. Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał. Mamy głosów? Dość. Nie bierze udziału. Czy ktoś z państwa radnych nie brał udziału w głosowaniu? Ja nie brałem udziału. Pan radny Marchewka i pan radny. Dziękuję, miłych wakacji, do widzenia. Nawzajem, panie radny. Stwierdzam, że projekt uchwały wraz z poprawką został przyjęty stosunkiem głosów 10 do 1 przy jednym wstrzymującym i przy dwóch nie biorących udziału w głosowaniu. Dziękuję. W tym samym wyczerpaliśmy, szanowni państwo, punkt kolejnym dzisiejszego porządku obrad, to jest procedowanie projektów uchwał i przechodzimy do kolejnego punktu, to jest oświadczenia i sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski.
Czy pani jeszcze raz chciałby dać głos, czy nie? Pani słyszała przedtem do budżetu. Tak, już wyczerpała. Czy ktoś z państwa radnych chciałby dać głos? Pan radny Jończyk, proszę bardzo. Ja chciałbym się odnieść teraz później, bo do wystąpienia pani tutaj poruszyli Mastek odnośnie tego, że biblioteka w Skoszowicach jest cały czas finansowana. Chciałbym zwrócić uwagę, że w zeszłym roku 6 tysięcy, które pani wymieniła, no to właśnie było ze sportu kolega i ja jeszcze żeśmy przekazali, czyli część 6 tysięcy pochodziła ze sportu, które o tyle zostały zmniejszone wydatki, nie, tyle zostało z wydatków na Krakusa. I chciałbym jeszcze coś takiego powiedzieć. Byłem świadkiem w zeszłym roku, a może w tym, w bibliotece w Słowiańszowicach, gdy pani była całym sercem za właśnie tą kwotą 6 tysięcy. Teraz pani wystąpiła. W zeszłym roku. W zeszłym byłam i występowałam. Chyba pani, ale nie przeszkadza tak, sobie, pani nie przeszkadza, pani nie przerywa, a pan radny. Myślałam, że to dobrze. Teraz pani kwestionuje to 6 tysięcy, które przedtem pani popierała. W obecności pani kierownik biblioteki. Nie kwestionuję, tylko na przyszły rok, przepraszam, i chciałam za głos zabrać. Jeszcze nie skończyłem. Dobrze. I chciałem zwrócić uwagę jeszcze na coś takiego. To jest jedyna placówka kulturalna, biblioteka w Skoszowicach. We Wróblowicach jest jeszcze Dom Kultury. Proszę zwrócić uwagę, że na przyszły rok dostało 40 tysięcy, zostało przyznanym 4 domom kultury, w tym we Wróblowicach. I w 4 domach kultury. Natomiast i oprócz tego 3 tysiące, jak to czytam, na bibliotekę we Wrocławiu, o którą się pani upomniała. Nie, Kosocicach. Proszę? W Kosocicach też. Jeżeli w Kosocicach nie zrozumiałem. W związku z tym Dom Kultury, który tam istnieje, plus biblioteka, która tam istnieje, dostały więcej niż Biblioteka w Skoszowicach, która prowadzi działalność kulturalną, zresztą pani też z wspaniałym recitalem wystąpiła w tej bibliotece. Co miesiąc jest albo wystawa obrazów, albo recital. A oprócz tego prowadzona jest typowa działalność Domu Kultury dla przedszkolaków i dzieci pierwszych klas oraz dla seniorów regularne spotkania się odbywają. Więc to nie jest tak, że wszystkie pieniądze, jakie idą na biblioteki, czy też przeważająca część pieniędzy idzie na bibliotekę skoszowicką. Nie, to jest na bibliotekę skoszowicką, która również pełni funkcję i rolę Domu Kultury. Dziękuję bardzo. No to ja się chciałam odnieść. Już tylko zupełnie, bo chyba pan radny Jęczyk nie wymienił, myślę, że chyba, że dosłyszałem, takie pozycji na remont Klubu Kultury w Wróblowicach jak 148 tysięcy na remont. Nie. Więc droga pani, oprócz tych dużych pieniędzy, rekordowo dużych w tej kadencji, jakie przeznaczyliśmy na placówki kultury, które wymienił pan radny Jończyk, czyli już kilkadziesiąt tysięcy, to jeszcze blisko 150 tysięcy na remont OKK w Wróblowice. Śmiem twierdzić, szanowna pani, że to nie jest mało, ani nawet przeciętnie, to jest bardzo, bardzo dużo. I zanim pani powie jakieś krytyczne zdanie na ten temat, warto było popatrzeć na cyfry, przeanalizować je, a potem zabierać zdanie. Proszę bardzo, teraz drugi, ostatni w tej sprawie. Chcę powiedzieć, że biblioteka to jest dla mnie promocja czytelnictwa. Tam przychodzą ludzie za darmo do Domu Kultury. Dom Kultury nie jest to samo. Ja mam kształcenie kulturalno-oświatowe. Tam przychodzą dzieci i muszą płacić rodzice wszystko za zajęcia. Ja uważam, że trzeba inwestować we wszystkie biblioteki. I w zeszłym roku postulowałam, żeby dać na Skoszowice jak najbardziej, ale w tym roku uważam, że nie, ponieważ są większe o wiele potrzeby. Jeżeli sytuacja w Wróblowicach jest tragiczna, że tam nie ma książek zakupionych, a to nie ma wspólnego z Klubem Kultury, bo tam się nie szerzy czytelnictwa w żaden sposób. Nie mylmy. Pewnie, że biblioteka też w Wróblowicach pełni rolę jakby placówki kulturalnej, bo tam też są spotkania organizowane, na przykład w Panu Stadnile też było. Ale jeżeli Panie Andrzeju, ma mi dawać, dawajmy je, mówię, na biblioteki. Chyba Pan się ze mną zgadza, że musimy tak zrobić, żeby dzieci czytały książki. Jeżeli przychodzą dzieci, nie ma książek, to co? A nie ma nic to wspólnego z działalnością placówek kulturalnych. Bo w placówkach kulturalnych mamy zajęcia teatralne, muzyczne, to zupełnie jest co innego. Dziękuję bardzo, Pani Radna Pogoda. Tego, bo to też nie chodzi o to, że my o Was w bibliotekach zapominamy, bo tak nie jest, bo też może już większość osób tu zapomniało, ale przecież akcję, którą rozpoczął Pan Domański odnośnie właśnie bibliotek, przekazaliśmy dużą ilość książek, którą zebraliśmy przed świętami Bożego Narodzenia sami,
Te, które już przeczytaliśmy i które mieliśmy, nie wiem, stare w swoich domach, złożyliśmy je tutaj, przekazaliśmy do biblioteki, do pana Kapery w Pidniowicach, o czym też może pani nie wie, bo może pani tu akurat na tej sesji chce powiedzieć. I to nie jest tak, że my nie pamiętamy, czy nie chcemy. Od czasu do czasu taka akcja też uważamy, że jest potrzebna i to robimy i przekazujemy, ale tak jak tu mówimy, no każdy jest w potrzebie, służba zdrowia, nie wiem, kultura, tak jak tu mówimy, biblioteki, sport. No nie da się wszystkiego, to już nawet na Radzie Miasta jest powiedziane, że budżet nie jest z gumy i nie da się go rozszerzyć na tyle, żeby każdego zaspokoić, więc zaspokajamy na tyle, na ile jesteśmy w stanie. No, więc chciałam się odnieść, pani. Ja zostałam wychowana poprzez sport, trenowałam w Krakowie, uważam, że sport jest cudowny, wychowuje, ale uważam, że te czytelnictwo jest najważniejsze, proszę panią. I nie chodzi mi o drugie życie książki, tylko chodzi mi o zakup nowości wydawniczych. Na przykład pani się orientuje, że zmarł, ale pani się nie orientuje, Tadeusz Różewicz. Niech pani poszuka ostatnią książkę, która była zgłoszona do wynagrody imieniem Wisławy Szymborskiej. W Podgórskiej Hipotece Publicznej nie ma tej książki w ogóle. Ja chodzi pani, o zakup nowości wydawniczych, ja a nie o drugie życie książki. Prywatne liceum, nie wiem, w Krakowie w swojej bibliotece nie posiada najnowszych książek, a no i to nie jest dobra sytuacja społeczna. No, ale tak jest. Każdy ma ludzie mają coraz mniej pieniędzy, a nie coraz ja więcej. Uważam, że trzeba tak samo edukować pod względem muzycznym społeczeństwa, ale trzeba przede wszystkim, żeby ludzie czytali jednak te książki. No każdy człowiek ma inne zdanie po prostu. Ja no, my nie mamy swojego mało. Zdania i my nie mamy zdania, że nie chcemy pomóc, że nie chcemy dać. Pieniędzy jest mało. Bo tyle, ile możemy, to dajmy. No właśnie, pieniędzy jest mało. Ja uważam, że najważniejsze są biblioteki, po prostu. Dobrze, szanowna pani, zaprezentowała pani swoje zdanie, ma pani do niego pełne prawo. My rozdysponowaliśmy środki finansowe, w naszym przekonaniu krańcowo słusznie i ten temat uważam za wyczerpany. Czy w tym punkcie ktoś z państwa radnych jeszcze? Pan radny Tadeusz Murzyn, proszę bardzo. Chciałem wcześniej, bo była bardzo widzę, gorąca atmosfera, niektórzy radni wyszli, szkoda. Bo ilości, chciałem powiedzieć, że ilości okręgów w danej dzielnicy świadczy przede wszystkim demografia. Nie terytorium, tylko demografia. Po prostu ludzie, którzy głosują, gdzie tam mieszkają. Zaproponowanym wcześniej przegłosowanym zmiana okręgu. I tak ta demografia nie jest w pełni odzwierciedleniem stanu istniejącego. Tak naprawdę według stanu istniejącego ludzi zamieszkały naszej dzielnicy, osiedlu klinik był tak strasznie krytykowany jeszcze pewien dzień rok. I tych ludzi przybywa w obroku, przybywa ludzi. Niestety w okręgach na wschód od nas, niestety ludzi bardzo mało przybywa, a może nawet ubywa, nie wiem, ale tam jest ich bardzo mało, na bardzo wielkim terytorium. Więc zaproponowany tutaj, zaproponowany ten jest i tak nie jest w pełni odzwierciedleniem dla demografii dzielnicy. A to przecież radni są dla ludzi, a nie dla lasu, kur, czy łąk, czy czegokolwiek terytorium, mówiąc krótko. Więc proszę to zaprotokołować, żeby to nie zostało też powiedziane, bo to jest chyba ważna sprawa. Mówię emocje emocjami, ja rozumiem, ale niestety taka jest prawda. Też nie do końca. Co nie do końca? To nie można. Pan radny Szewczyk, proszę bardzo. Nie można porównywać osiedli domków jednorodzinnych z osiedlami, gdzie jest dużo więcej osób z racji rodzaju bloków, tak, i tak dalej. Więc jest to temat trudny na pewno wymagający jeszcze pewnie większej rozmowy i być może nawet osobnej dzielnicy. Ja nie absolutnie nie chciałbym się z nikim izolować, ale myślę, żeby to było z korzyścią pewnie dla wszystkich. Ja tylko radę powiem, że pomysł osobnej dzielnicy, żeby był realny, to musielibyście państwo, mówiąc musieli, mam na myśli całą dzielnicę oprócz Klinów. Całą dzielnicę, oprócz ja Klinów, dlatego ponad podwoić swoją ludność. Dlatego czyli przy tej policji, którą państwo prowadzicie, czyli najczęściej, czy też prawie zawsze, wszelki sprzeciw przeciwko budowie wielorodzinnej, wszelki sprzeciw przeciwko zabudowie blokowej, do którego państwo macie pełne prawo, ale który zarazem gwałtownie ogranicza wzrost liczby ludności, no to co jest za co? Jeżeli zachowujecie wioskowy charakter osiedli, ciszę, błogi spokój i tyle, no to w zamian za to nie przyrasta wam mieszkańców. No to jest logiczne i jedno w drugim konieczne. Pan radny Balicki. Wydaje mi się, że istotą jest to, żeby każdy okręg wyborczy miał mniej więcej zbliżoną ilość wyborców. O to właśnie pan zachodzi. Jeżeli w tej chwili w dzielnicy jest ponad 21 tysięcy, 22 czy tam
coś koło tego. I z tego ponad połowa mieszkańców niestety mieszka na klinach. No ja mówię niestety z Państwa punktu widzenia. Czyli arytmetyki. No, no to ponad ja połowa mieszkańców. O problemie, a nie o tak, mówię, że ponad połowa mieszkańców mieszka na klinach. Czyli z tej arytmetyki wynikałoby, że powinno być 11 okręgów wyborczych. My i tak uważamy, że to 9 to jest optimum, które powinno być, żeby mniej więcej te okręgi były w miarę zrównoważone, plus, minus tam powiedzmy 20%, że nie powinno być tak, że jeden okres ma 1500 czy 1600 wyborców, a drugi ma 600. W ogóle to jest, proporcje są niezachowane wtedy. Dziękuję. Jeszcze dodamy Panie Radny. Że to, co tam z taką egzaltacją, aczkolwiek całkowicie błędnie, mówił Pan Radny Kapela o tym, jakoby okręgi były ustalone od 25 lat, to są bujdy, delikatnie mówiąc, ponieważ jeszcze w poprzedniej kadencji w tej Radzie było 15 okręgów i ten podział do 21 radnych to jest świeżutki podział z poprzedniej kadencji. To nie są żadne utrwalone podziały, to nie są żadne tradycyjne okręgi, to są nowiutkie okręgi, które zostały stworzone 4 lata temu i nie mają żadnej 20-letniej tradycji. Natomiast w ciągu ostatniego czterolecia jedynie na Klinach nastąpił olbrzymi przyrost ludności, plus dodaliśmy, łącząc podzielone Kliny, dzielnice z dzielnicy 8, dodaliśmy do dzielnicy 10 uchwałą, znaczy nie my, tylko uchwałą, na nasz wniosek uchwałą Rady Miasta. I stąd też ta liczba mieszkańców na Klinach jeszcze bardziej się zwiększyła. Natomiast to też nie jest wynik tylko i wyłącznie przyłączenia zachodniej części Klinów do Klinów w dziesiątce. Bo to u nas powstają bloki i jeden blok zaludniony na Klinach to jest więcej niż przyrost ludności w całych Wróblowicach w ciągu kadencji. Bo to jest na przykład 150 mieszkań razy dwóch dorosłych mieszkańców średnio licząc i to jest 300 nowych mieszkańców na Klinach. Nikogo nie będę namawiał do zwiększania demografii. Bo jeszcze panu to też to powiem o rzecz, który pan... akurat Wróblowice, z pana punktu widzenia, na tym podziale drastycznie zyskują. Może panu to umknęło podczas czytania poprawki? Nie, ja generalnie nie jestem przeciw. Mówiłem bardziej o takiej sytuacji w odpowiedzi do pana Tadeusza, natomiast nie mam jakichś tutaj nie wiem, no nie chcę tutaj jakiejś filozofii wprowadzać. Taki krótki komentarz tutaj. Podsumowując, z dwóch okręgów typowo wróblowickich Państwo niejako oddaliście do Wróblowic to... przepraszam, dostaliście do Wróblowic, nie oddaliście, tylko dostaliście do Wróblowic to, co zostało przyłączone do okręgu Zbigniewskiego. Tak naprawdę nie wiadomo po co i na co. Chyba po to, żeby utworzyć nie tradycyjny 20-letni, tylko zupełnie nietradycyjny okręg Zbigniewica. Natomiast, i to jest pierwszy punkt dla Was, a drugi jest taki, że jeden z okręgów typowo sfoszowickich, po tej poprawce, jeśli wejdzie w życie, będzie okręgiem sfoszowicko-wróblowickim. I w zależności od tego, czy wygra radny ze Sfoszowic, czy radny z Wróblowic, to możecie mieć Państwo nadal w stosunku do Sfoszowic dwóch radnych, 4 w Sfoszowice, lub 3 Wróblowice i 3 Sfoszowice. Ale to odzwierciedla właśnie małą liczbę ludności w Sfoszowicach, jak na 4 okręgi, które na chwilę obecnie istnieją. Stąd też taka zmiana, nie powodowana niczym innym, jak zwykłą arytmetyką i to, czym powiedział Pan Przewodniczący Murzyn, czyli liczbą ludności zamieszkującej metry kwadratowe, Panie Radny, hektary, a nie hektary łąk, lasów i tak dalej. Jesteśmy radnymi mieszkańców, a nie kretów gdzieś tam po łąkach hasającymi, co nie jest absolutnie aluzją do Pańskiej wypowiedzi, lecz tam jakby do jednej z wcześniejszych. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie. Przechodzimy zatem do punktu ostatniego, czyli oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie. Tak, Pan Radny Jończyk, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że zakończyła się 3-letnia, a może nawet 7-letnia odyseja uchwalania nowego studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. W zeszłą środę, czyli 9 lipca, zostało uchwalone to studium. My jako Rada Dzielnicy złożyliśmy 24 uwagi, z czego 11 zostało uwzględnione częściowo bądź w całości. Gdyby prezydent i Rada Miasta Krakowa nie dążyły do tego, żeby uchwalić to studium w tej kadencji,
to możliwe byłoby kolejne wyłożenie i pewnie jeszcze inne uwagi zostałyby przyjęte. Natomiast zakładając, że nie będzie kolejnego wyłożenia, nie można było rozpatrzyć pozytywnie tych uwag, które wymagają takiego wyłożenia i które mogłyby być tutaj na przykład przez wojewodę kwestionowane. Także to studium jest ostateczne. Na ile lat? Poprzednie było... 30 grudnia. Dobra. No, nie zatwierdzi. Oczywiście. Świadomość. To jeszcze nie żaden dokument, dopóki wojewoda nie zatwierdzi. Tak, ale doświadczenie mówi, że zatwierdzi. Chociaż może się pomylimy. A jest jeszcze kwestia na drodze sądowej zanegowana. Na razie zostało uchwalone. No i czekamy, czy nie zostanie obalone w tej sytuacji. Miejmy nadzieję, że nie. Zostanie opublikowane. Dobrze, drodzy Państwo, pomnę panu Rady Mieńczyku, ja wyciąg z korespondencji. Po pierwsze informacja od, jak sądzę, fundacji, jak mi się wydaje, jest nazwa, czyli Instytut Aurea Libertas. Informacja o tym, że Państwo jednak nie dotrą na dzisiejszą sesję, nie przedstawił swojego projektu. Dlatego ja przypominam Państwu na ich prośbę, że otrzymaliście Państwo ankiety drogą mailową i jeśli chcecie, możecie je wysłać na adres też podany w tym mailu. Termin, jak tu wskazują Państwo, konkretnie Pani Magdalena Górska, to 30 lipca bieżącego roku. To jest rzecz jedna. I oczywiście przypominam Państwu, że jest to sprawa całkowicie dobrowolna i nikt z nas nie ma obowiązku tego wypełniać. Każdy podejmuje indywidualne decyzje. Kolejny punkt to pismo z Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa, mówiące o tym, iż od 1 sierpnia na prowadzenie działalności statutowej Rady i Zarządu 99 Soszowice nastąpi przekazanie pomieszczeń opuszczonych przez Ruch Inicjatyw Społecznych o powierzchni 30 prawie 3 metrów, czyli te pomieszczenie, dwa pomieszczenia, przedpokój i pokój, który i tak dzięki uprzejmości od czasu do czasu użytkowaliśmy. Kolejne pismo to podziękowania od księdza proboszcza Józefa Palenicy, proboszcza Soszowickiej Parafii po wezwaniu Baczności Bożej. Podziękowania za pomoc okazaną przy organizacji i przeprowadzeniu 15. parafiady Soszowice 2014 roku. Kolejne pismo dotyczy osiedla Sumaniowice. Napisane jest podpisane przez pana komendanta Komisariatu Policji 6. w Krakowie, pana Mirosława Skwarkę, mówiące o tym, że na mój wniosek czynności prewencyjne związane z poprawą bezpieczeństwa przy Osiedlowym Domu Kultury przy ulicy Królowicza 115 będą kontynuowane do końca wakacji, to jest 31 sierpnia bieżącego roku. I wreszcie przypomnienie z MPO o możliwości dostawienia nowych lokalizacji, tak zwanych gniazd segregacji odpadów komunalnych. Ale to już omawialiśmy tą sprawę kilka sesji temu. Kto z Państwa podał nowe lokalizacje, te zostały przekazane do MPO z prośbą o wystawienie nowych pojemników. Z tej sprawy to tyle. Rozumiem, że nikt z Państwa już głosu nie chce zabrać w tym punkcie ostatniej dzisiejszej sesji. Zatem zamykam 47. sesję Rady 90. Soszowice, zwołaną na dziś, to jest 15 lipca 2014 roku, na godzinę 17 w siedzibie Rady 90. Soszowice przy ulicy Inicjatywy Lokalnej 5. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Do widzenia.